nazywa? Nie mam pojęcia. No na ostatni etap naszej wyprawy ruszamy z niewielkiej miejscowości Avio, która oznacza po włosku samolot, ale nie wiem dlaczego, ponieważ nic się tutaj chyba z samolotem nie kojarzy. Miejscowość, na temat której wydawało się, że nic nie będzie do powiedzenia, natomiast za nami znajduje się ciekawy kościół Santa Maria Assunto, tak? Jak wyczytałem, który na zewnątrz wygląda jak wiele pozostałych okolicy. Skromnie. Bardzo, bardzo skromnie, wieża troszeczkę odrapana, już wymagałaby jakiegoś remontu. Natomiast po wejściu do środka odsłania się całe bogactwo baroku i myślę, że kościół mógłby konkurować ze znanym nam kościołem pokoju w Świdnicy. Myślę, że bardzo mocno go nawet przypomina. W każdym razie miejscowość jest bardzo urokliwa. Urokliwy ryneczek, może to troszeczkę widać za nami. Warto tutaj zatrzymać się na chwilę. Pewnie to nie jest miejscowość jakaś wypoczynkowa, w której można długo być, ale na chwilę zajrzeć, pospacerować. Myślę, że naprawdę, naprawdę warto. A teraz kierujemy się w stronę Trydentu. No i będziemy powoli myśleć o zakończeniu i finiszu naszej wyprawy. Ostatni dzień, ale ja bym jeszcze pojechała ze 2-3. Stara, może niekoniecznie. No, szkoda. Ale dzisiaj jeszcze będziemy się cieszyć z dniem. Tak jak wczoraj, ponownie przejeżdżamy ponad autostradą i udajemy się na wały rzeki Adygi, gdzie prowadzi trasa numer 1, główna trasa rowerowa, którą podobnie jak w ubiegłym roku większość nawigacji ignoruje. Warto więc patrzeć na mapy, ponieważ ta trasa jest bardzo wygodna i bezpieczna. Gdybyśmy pojechali trasą, która pokazywana jest przez nawigacje główne, w tym Google i Mio, pojechalibyśmy ruchliwą drogą, którą jechaliśmy przed chwilą. A tutaj piękna, mało ruchliwa trasa. Mało ruchliwa, kiedy jedziemy przez wioskę. Natomiast zaraz zacznie się trasa tylko dla rowerów i będziemy na niej sami, nie licząc innych oczywiście rowerzystów. Na razie jest ok, ale szczypie jak nie powiem. Niestety, zdarzyło się niestety urządlenie jakiegoś owada. Na razie oprócz... A nic nie widać, natomiast szczypie. Mrowienia, tak szczypie. Szczypie, szczypie jak... Nie ma innych objawów, to co? No nic, no na razie... Może coś na ukąszenia, bo jak ci już... Tylko, że ona musi całą torbę wypakować. Ale jak spuchnie już palec, to będzie za późno. Ale tu mam kropkę, więc to chyba jednak tu, natomiast czuję tu. No, kropka od żądła. Raczej wygląda to na osa? Owada typu osa, bo pszczoła zwykle zostawia żądło, nie? Trasa numer 1 prowadząca nad rzeką Adygą należy moim zdaniem do jednej z najbardziej malowniczych tras rowerowych, jakimi jechaliśmy. I wciąż dla mnie pozostaje tylko tajemnicą, dlaczego główne mapy rowerowe uparcie prowadzą na tę jezdnię, która jest obok nas, a nie na tę ścieżkę, którą jedziemy. Oczywiście teraz to nie sprawia większej różnicy, czy się jedzie ścieżką, czy jezdnią, oprócz tego, że na jezdni jest ruch. Ale jest wiele takich fragmentów, których ścieżka dość mocno odbija od głównej jezdni i prowadzi już naprawdę pięknymi, malowniczymi terenami.
najpiękniejsze fragmenty trasy to te, które prowadzą wśród winnic. A między Weroną i Trydentem ta trasa nieustannie meandruje między winnicami. Mamy pasmo górskie, wzdłuż którego jedziemy już kilkadziesiąt kilometrów, a bezpośrednio za tym pasmem znajduje się jezioro Garda. W linii prostej mielibyśmy do jeziora od 10 do 20 km zależy od miejsca, więc bardzo blisko, ale żeby tam dojechać, no, trzeba niestety to pasmo pokonać. Teraz odjechaliśmy kawałek od rzeki Adyga i jedziemy wzdłuż kanału, który prowadził nas przez większość wczorajszej trasy. Chwilowo zjechaliśmy z głównej trasy, ponieważ chcemy zwiedzić też przez chwilkę miejscowości Roveretto i być może zjeść jakieś drugie śniadanie, napić się kawy, ponieważ dzisiejsze śniadanie było chyba najskromniejsze z dotychczasowych, nawet w stylu włoskim. Był jeden croissant i kawa. I właściwie to wszystko. Aha, można było jeszcze jogurt i jakieś słodkie ciasteczko zjeść, no ale to na nasze przyzwyczajenia dużo za mało. Po krótkiej wizycie w Roveretto i zjedzeniu skromnego lunchu z małą kawą wróciliśmy na trasę numer 1. No i udajemy się teraz już prosto w kierunku Trydentu. Być może jeszcze będzie kilka odpoczynków, ale raczej już nie będziemy zbaczać z trasy. A tutaj przykład tego, o czym mówiłem wcześniej. Piękna trasa prowadzi na wprost wzdłuż rzeki Adyga, a
nawigacja Mio każe mi zjechać z tej trasy i wjechać na jezdnię, po której jeżdżą samochody. Prawie po horyzont ciągnie się ta trasa, którą żadna z rowerowych nawigacji nie chce prowadzić. Tam w oddali na horyzoncie pojawiły nam się już przedmieścia Trydentu, ale ze wskazań nawigacji wynika, że pozostało nam jeszcze do przejechania około 12 km. Tuż przed Trydentem jeszcze mały odpoczynek, ponieważ ten ostatni fragment musieliśmy pokonać w pełnym słońcu. No i troszkę zatęskniliśmy za cieniem, więc parę minut sobie w cieniu postoimy. No zaraz będziemy. No tak, mamy 8 km. Przedmieścia Trydentu. Zbliżamy się do lotniska małych samolotów tuż przy Trydencie. Ale zmienia się już nam też powoli krajobraz, bo coraz częściej w miejsce winorośli pojawiają się jabłonie i jabłka. Oznacza to, że klimat śródziemnomorski powoli zaczyna zmieniać się w klimat alpejski. Dojechaliśmy blisko miejsca, w którym zostawiliśmy samochód. Tu się musimy na chwilkę rozdzielić. Ja pójdę po samochód i pojadę na kwaterę, a dziewczyny pojadą na rowerach bezpośrednio już w miejsce, gdzie zaplanowaliśmy dzisiejszy nocleg. To co? Jedziemy, tak? No to szkoda czasu. Jeszcze tam trochę pod górkę musimy. Dobrze. Dojechaliśmy na miejsce, zakończyliśmy ostatni etap w Trydencie i tak bilans na gorąco, około 500 przejechanych kilometrów, jeden upadek i kilka sieniaków, jedno urządlenie osy, jedna przebita dętka, jedna zgubiona tylna lampka, ale za to mnóstwo pozytywnych wrażeń. I no tak chyba mamy nawet lekki niedosyt, może nie wszyscy, ale przynajmniej taki niedosyt sprawia, że możemy zacząć myśleć o kolejnej wyprawie, jeszcze nie wiadomo gdzie, ale zastanawiać się już możemy, to nie? Aha.